Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Słuchajcie, nawet nie wiem dlaczego tutaj się pojawiłem, zasejwowałem. Aha, rozumiem, bo tutaj żeśmy... tu żeśmy ostatnio, słuchajcie, przeszukiwali jeden z dwóch budynków. Znaczy z dwóch, tu jest więcej, widzę. Tu nawet coś znaleziono, to jest... Pleasano, coś tam, coś tam. O kurde, jakiś lis. Zbadaj teren. O, właśnie. Co to jest? Zaraz zobaczymy. Co tutaj... Co tutaj Artur narysuje? No właśnie. Czytaj. Trafiłem na opuszczone miasto. No właśnie, ciekawe. Może znajdziemy coś ciekawego. Sprawdzimy sobie. Tutaj... Ja pamiętam, jak kończyliśmy odcinek, to mieliśmy jednego gościa, który widział, jak coś tam okradaliśmy. No i go żeśmy na lasco wzięli i go żeśmy na koniu postawili, a już go nie ma. No właśnie. Czekajcie. Sprawdzę sobie legendy. Tutaj mamy, okej. Mamy dwa zadania. Dobra. Dwa zadania mamy do zrobienia, ale przyjrzyjmy się, może coś tu znajdziemy, jakieś ciekawe rzeczy. Czekajcie, może coś sobie zjem nawet. Tym bardziej, że nam chyba się spać chce. Jesteśmy zmęczeni. Nie wiem, to jest słońce, to chyba... Kurde, ile tego mamy? Dobra, to weźmiemy, zjemy sobie. Da się wejść? Nie da się wejść. What? A, ale to... Dobra. Nie złość się, kochanie. Co? Dobra. Stay out. Place? Ciekawe. Dobra, zobaczymy. Przeszukamy. Nie da się nic otworzyć. No, widzę, że się nie za bardzo tutaj. No. O, ty, ale wlazłem. Tylko co z tego, że wlazłem na dach? Jak ja teraz tu zejdę? Uch, kurde. Ale coś tu jest. Jakaś puszka. Jakaś karta. Zbadaj. O, proszę bardzo. O, co to, kto to? Odwróć. Czytaj. Lillian Powell, artystka i filantrop. Karta wybitnych Amerykanów. No proszę bardzo. Elegancko, czyli jednak coś znaleźliśmy. Coś jednak znaleźliśmy. Czekajcie, 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 bo wiecie co? Nie. O, tutaj. Tak zrobimy. Dobra, czyli tu się nic nie da. Nie da się tutaj wejść chyba, nie? Nie da się. Dobra, chodźmy do kościółka. To jakaś studnia. Tu wszystko zabite dechami chyba. Zabite dychami, wszystko będzie. Raczej się nie da chyba tutaj. Czy tu jakiś opuszczony dom? Zawołam konia sobie tam. Ill with sin? Ciekawe, czemu to opuszczone jest miasteczko. Dobra, koń z nami jest. Nie wiem. Więc tu chyba więcej nie znajdę takiego. Dobra, jedziemy.
Idziemy, koniku. Pojedziemy, słuchajcie, sobie do naszej bazy. Tam się prześpimy szybko. Gdzie tu jakaś czaśka, kurde? No ciekawe, ciekawe miejsce może to być. Ale no niestety jakoś, kurde. Nic chyba się więcej nie dowiemy na ten temat. Dobra, pojedziemy sobie, słuchajcie. Dobra, pojedziemy, wrócimy. No tutaj więcej nic nie ma ciekawego. Wrócimy. Wrócimy do domu, prześpimy się, słuchajcie, bo widzę, że tutaj on, kurde, chyba zmęczony, to też jest. Dobry. Nie mam czasu, nie mam czasu. A takie pytanie, słuchajcie, mam do was. Czy ktoś grał w ogóle w Red Dead Redemption to chyba trwa online, dobrze to mówię, wymawiam? Red Dead Redemption 2 online, czy Red Dead Redemption online? Czy ktoś z was grał? Ciekawy jestem, kurde, jak ogólnie. Jak ogólnie się grało w tą grę. Gra. Albo gra, no bo jeżeli. No bo może wśród was są tacy, którzy grają do tej pory. Trzeba byłoby, kurde, wiecie co, zapolować kiedyś na żarcie, bo nam się. Powoli zaczynać też kończyć. Aha. Czekajcie, bo widzicie, my, wiecie co, bo mi się wydaje, że chyba. Ktoś tu strzelał. O. Okay, if there ain't no convoy coming through. Szubra konwoju. Go for it. Szubrawcy. Got your eye in. You'll be a killer yet, boy. Shooting. Kurde, no nie wiem. That's wide. We got some work to do. We're gonna make you a killer, boy. Let me try another one. Ain't no one coming down the road. A w co nic się? All right. Go ahead. Shoot. God. Take it easy there. Oh hell, someone showed up. What you looking at? March along. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Czekajcie. Szubrawcy. Tak się rozprawiam. Nikt mi nie będzie powtarzał, co mam robić.
No i dobra. Prędzej czy później z nimi bym miał do czynienia, więc wolę się z nimi rozprawić w ten sposób. Dziki Zachód. Dobra, wracamy. Musimy odespać to swoje wszystkie, kurde, nieprzespane noce, dni. Bo tracimy na energii, widzę, no bo z jakiegoś powodu. Co z tego, że ja będę jadł, a ja i tak tracę życie. Jeszcze muszę zobaczyć w ustawieniach, zobaczcie, tutaj coś można z gracz. Artur. Gorąco! Aha! No to teraz już... Czekajcie. Gorąco, temperatura. Waga w normie. Okej. Okay. Rozumiem, temperatura. O, tempo zużycia rdzenia. O kurde. Kurde, to już wiem. No, to jest... No, dobrze. No to... Ale musimy się przebrać. A możemy się przebrać tak jakoś teraz tu? Chyba nie bardzo, nie? Nie, czekajcie. My mamy na koniu jakieś ubranie chyba. Czekajcie, zaraz sprawdzę. Poczekajcie, jak to było. Na koniu tu... to. O! Mamy zimo... O! Czekajcie. Łowca. O! No, teraz jakiś tam mamy... No dobra, niech sobie będzie jakiś ten łowca, włożono strój i teraz zobaczymy. No widzicie, cały czas człowiek w tej grze się uczy. Zobaczcie, teraz mamy strój, no. No i elegancka, umiarkowana temperatura. Okej, okay. Teraz już rozumiem. A właśnie, a tam jeszcze kuń, nasz konik. Brego. Brudny jest, no tak, no brudny. Okej. Okay. Wiecie, no tutaj to można to jak różne naszyjniki nosić, co dużo nam też mogą dać, ale na razie, no widzicie, na razie jakoś nam się nie udało. O, czekajcie, tutaj się skręca. Do nas. Jakiś lepszy taki dojazd, widzę tutaj jakąś lepszą dróżkę. It's me. Welcome back, Arthur. Dobra. O. Mamy wóz? Aha, nie, no tak, no mamy. No, jak byśmy, dlaczego byśmy nie mieli? Przywiążemy konika. Cześć, cześć. Okej, okay. Rozejrzyjmy się, słuchajcie. Hello, Arthur. Hello, hello. Znaczy tam... Wolę już quest jakieś porobić. Czekajcie, a co tutaj się dzieje? Aha, to do obozu, okej. Okay. A chciałbym... No to sporawy ten obóz, bardziej taki... chciałbym, wiecie co? Tak, przekaż do obozu, a mamy w ogóle coś? Coś tam mamy, jakieś zegarki na bank. Na bank mamy, czekajcie, tylko gdzie tu jest to do przekazywania? Tam, dobra, tutaj. Dacz tam stoi, no właśnie, trzeba też z nim porozmawiać na ten temat. Wiecie, kurde... Hej, hej, hej. Wspomóż gang. No to, co się ostatnio stało, tak? Po prostu ścigani, tak? Daj przedmiot, bo nie wiem, jakiś tam na pewno mamy. Cenna pozwa, cenna klamra, można ją sprzedać. No właśnie, przekaż. Okej.
Sceny srebrny pierścień. Można go, no, tu też przekażemy. Można go wykorzystać do wytwarzania, Można do wytwarzania kieszonkowy sprzedać. To przekaż. Cyk. Cyk, dobrze. Dobra. Dużo nie mamy. $25. Baza ma, dobra. Wspomóż bank. R, znaczy tu, księga. Zobaczymy, tam chyba musimy jakąś amunicję bym podkupował. Kurde, 54, skóra oposa. Dobry stan. $54 za oposa? Kurde, czekajcie. Pokażcie tu jeszcze mi wkład. Artur. O, ja tu włożyłem ostatnio, słuchajcie, $309. Dobra, ale tak. Co mi tutaj nam brakuje? Chyba żarcia, nie? No właśnie, za $50. Kup. Okej. A tutaj też... Na, to też? Nie, no bardziej bym chyba... Wolał chyba amunicję. O nie, amunicja widzę, że jest. Amunicja jest. Z remediami. A czego nam tu jeszcze brakuje? Słuchajcie. W zasadzie wszystko mamy. Dobra. Tylko teraz tak. Jakie byśmy zadanie sobie wzięli? Co to jest to? Stanowisko dla koni. A, okej. Okay. 5 pal, no to za bardzo nie. A co? Jack! Jack coś chce. Pójdźmy do Jacka. Nie wiem co on chce, ale pójdźmy do Jacka. Jakiś coś chce. Gdzie on tutaj jest? Tak się wydaje, jakby coś chciał. Najpierw zawsze sobie. A, to jest ten mały chłopczyk. Co on tam chce znowu? A! Przecież mamy dla niego komiks, tę książkę. Cześć! No tu jestem, no ja wiem, że tu jesteś. Daj przedmiot, o który proszono. Proszę. Co tam znalazłeś? To on znalazł. Tabliczka czekolady. No dobra, no dzięki. Dobra, good. No i zobaczcie, questa takiego pobocznego sobie też zrobiliśmy. No cześć Bill. No. A, no widzisz, no ja też... Co ja mogę ci na to poradzić? Chciałem... Jeszcze pozwólcie, że szybko konia sobie wyczeszę. Bo po prostu, no jest totalnie brudny. Wyczesz. No. I zrobimy sobie jakiegoś questa. Zakurzony jak... Brego. Czekajcie. Co jest? Znowu jeszcze zakurzony? Nie, nie wiem co jest. Czekajcie. Najpierw jeszcze byśmy sobie coś zjedli w sumie. Bardziej by chyba było to do zjedzenia, dobra. Okej. Ale koń też. A niech selerek se zje. Masz tu selerka. Dobrze. Jeszcze raz wyczeszę go, bo nie wiem, czy on tutaj... Kurde, jakie to... Dobra, lecimy, słuchajcie, tylko tak, dodacza to chyba nie, bym wziął, słuchajcie, najpierw pan Pearson. Dobra, pan Pearson, gdzie on jest? Tam jest. O. O kurde. I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing...
shouting at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slash you up. You put that knife down, or you could be missing a hand. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, I ain't cooking work. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner! Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! What, kurde? Well, come with me then. You wanna head out there? Run with the man? So be it. But we're more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. To ona to jest to chyba ta kobieta, nie? Z początku, jak co żeśmy jej pomogli, co męża jej zabili. Maybe me and Mrs. Ed are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? O kurde. So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Kurde. List od pana Persona, lista zakupów. Dobra. Jedź do sklepu. You cool down then yet? I guess. I ain't no scullion. And I sure as hell ain't taking orders from that sweating halfwit. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. No, ona chyba coś tam do niego mięty jakąś czuje. O, właśnie. Dear Aunt Kathy. You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Ooh. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look, we're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, there. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whatever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells him to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. No. Dobra, przyspieszmy troszkę. Oho, oho, będzie spotkanie z wozem? Nie, dobra. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Co to było? Kurde. Masakra to. Pa, już świadek jest pewnie jakiś. Już przemoc. Dobra. Well,
Okay. No, no. Here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! You insane? I thought we was outlaws. Outlaws? Not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there, you buy us some food to eat. And no guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Near got bit by a guy. Udaj się na pocztę. Okej. Okay. Myślałem, że znowu nam ten wóz okradną. Ale wiesz co tutaj? Korespondencja do drobnienia. Tu gazeta jest do kupienia. Hello, sir. Line up, Rhodes. Get your paper. Co tam jest? How can I help you? Jaki chłopczyk. Saint Denis Times Tribune. Saint Denis Tribune, kaganek prawdy i światła. Tak. No kup, no. 19. Zobaczmy. To nie tak było. Tabliczka czekolady Saint Denis. Użyj. Zobaczmy, co tam pisze. Czytaj. Makabra. Ulice Valentine spłynęły krwią. Starcie stróżów prawa, gangu Dacia i strażników. Duża liczba zabitych. Rodziny rozpaczają. Koroner wstrząśnięty. Mieszkańcy Valentine byli przekonani. To o nas. Mieszkańcy Valentine byli przekonani, że wojny z Indianami znów zawitały na ich ulice, gdy otworzono ogień. Kobiety i słabi uciekli w przestrachu. Wkrótce przez miasto przetoczyła się istna kakofonia. Kakofonia wystrzałów. Stróże prawa wdali się w strzelinę z członkami niesławnego gangu Vanderlindego, który to przybył do miasta, by kraść i rabować. Kilku agentów pracujących dla Lewiktusa Cornwella dołączyło do walki, co poskutkowało kompletnym chaosem. Valentine jest znane w regionie jako surowe miasto rancherów, odwiedzane przez typy spod Ciemnej Gwiazdy, a więc przywykłe do wszelkiej maści sprzeczek. Jednakże niedawna fala przemocy to coś, czego miasto nigdy wcześniej nie doświadczyło. Barowe burdy w salonie Smithfield to przy tym drobnostka. Wielu mieszkańców jest wciąż zszokowanych skalą przemocy, w tym brutalną masakrą w chacie Six Point. Lokalne władze wystosowały prośbę o pomoc w zaprowadzeniu porządku do władz stanowych i federalnych. O kurde, czy co, będzie problem? Żołnierze dzwonią. Dobra, to nie. Dobra, no przeczytaliśmy. Może se później poczytamy. Idziemy najpierw ten, bo znowu będzie ciemno i... Pójdziemy pocztę. What did you get there, Harold? Nothing. What do you mean nothing? What's in the parcel? Look, it's more than all right. Tak masz, sprawy intymne. Okej. Hello. Wyślij pocztę. Tak, wyślij. Za 0 dolarów? Okej. Dobra, wysłane. Wróć na wóz. Coś czuję, że... Co ty piszesz? Land for sale. O, widzicie? Dobra, wracamy. Coś odwali, baba. Coś tak czuję. Nie łaź za mną. Aha, to może nie do mnie. O kurde, ale się... Sedi. I think this is everything. Thanks. Here. Take that for yourself, okay? Thanks. We'll give it back then. Jesus. Ale się ubrała. Jak kowbojka, ale. Gdzie są sukienki? Co to się stanęło? Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Paniusiu. Not lady.
I know. Yeah. So, you get everything? I think so. And some new clothes. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars. No, kop ci cygara. No, o, proszę. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you... You know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just... Treat me equal and no, nobody's. Harmonijkę chcę, tak? A, no właśnie, okej. Okay. Dobra, no to kolejny przedmiot jakiś. Just don't kill the camp cook. Please. Hey there! Hey. What you folks up to? Just heading home. You're in Lamar Raider country. Okej. Okay. You need to pay a toll to pass through here. Szubrawcy. No. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! Shit! Let's get the hell out of here! Go! What the hell was that? Gdzie? Co? Co jest? Ty, ale no kurde, przeszukać nie mogę? A, podnieś. Dobra, ta, dobra. No, pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. Never gonna get there at this pace. You did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe. If he asks. But maybe not. Hey, you want me to drive? So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want a peek in that journal of yours. The mind boggles. No. Już ja ci dam dziennik. No, także tutaj będziemy mieli do czynienia z szubrawcami w tych rejonach. Gdzie on? Jedzie. Aha, okej, sam jedzie, dobra. You didn't get yourself.
killed then, Miss Adler? Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, we, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. Nice pants, by the way. Oh, shut up. Shut up, dobra. Słuchajcie, teraz co tutaj jeszcze nam? Mam jakiegoś questa pobocznego? Chyba nie widzę. Nie. Dobra, prześpimy się, słuchajcie. Prześpimy się. Się przespał. Już jest ciemno, nie ma co w ogóle teraz. Co jest? We've all done it. And you saved my life again. Well, maybe one day you'll save mine. Or my soul. Yeah, I'd like that. Don't make fun of me. Oh, I'm sorry. Anyway, it wasn't a complete waste of time. Co? I stole this from one of those awful men. O, widzicie, warto sobie akceptuj. Thank you, but you were blind drunk. I was drunk, but I never forget my manners. Be well, Mr. Morgan. Kurde, ktoś ładnie gra. Gdzie to? Kurde. You good? All good? Yo no siento el que me hayas querido. Fajnie. Tutaj naprawdę fajnie to jest pokazane, nie? Cały obozowisko żyje swoim własnym życiem. To jest właśnie gra, kurde, których nie robi się tak już. Nie robi się już. A ty co? Mrs. Adler? So, what do you think of this place? Seems fine for now. I know this area a little. Is there anywhere you ain't been, Jose? Dobra. Musimy iść spać. Fajnie, fajnie, naprawdę fajny smaczek. Fajny smaczek. Ten śpi sobie tam, widzicie, przy stole, tam zasypia. No my też pójdziemy. My też pójdziemy sobie spać. Spadaj? Aha, no to nie, to są nasze wszystkie jakieś takie zdjęcia. Śpi. Poranek, 8 godzin, tak jest. No i dobra. Gwiaździsta piękna noc. Dobra. Zbadaj. Nie, nie będziemy nic tu badać. Tu już jesteśmy. Jak wyglądamy? No, spoko. Nie jest źle. Dobra. Ja bym jeszcze może na amunicji pobrał troszeczkę. Przygotował się po pierwsze na kolejne jakieś starcie. Strzały.
To tyle bierzemy tego wszystkiego, a przecież czekajcie, no właśnie, niech sprawdzę. A, nie możemy teraz tutaj. No szkoda, no, bo powinniśmy móc sprawdzić, jaką mamy teraz, ile amunicji mamy, nie? Na przykład. Zjedzmy sobie tą amunicję, tą rybę, zjedzmy już tam. Dobra. Starczy chyba. No nie mamy tutaj broni, dobra. Dobra, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał ogólnie, no bo w sumie to dzisiaj tak aż dużo rzeczy się nie działo. Chociaż, kurde, strzelanina była, czyli dzień był niestracony, odcinek też. Następnym zadaniem zajmiemy się tutaj właśnie oddacza, weźmiemy sobie questa, ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się cieplutko, do następnego. Cześć!